tej grupie każdy punkt trzeba, na każdy punkt trzeba solidnie zapracować. Nikt nikomu nie oddaje pola bez walki. Jest to grupa, w której grają drużyny o określonej wartości i też spodziewam się tego, że nie będzie to łatwy mecz, bo gdybym był trenerem czy człowiekiem, który zarządza Jagiellonią, to na pewno chcielibyśmy się pokazać z jak najlepszej strony na terenie Mistrza Polski i też zakończyć ten sezon w jak najlepszym stylu. Matematycznie jeszcze wiele się może wydarzyć. Teraz my głównie skupiamy się na sobie. Chcielibyśmy ten mecz przede wszystkim wygrać. Po bardzo wymagającym przeciwniku, jakim był Śląsk, to nie spodziewamy się, aby kolejny przeciwnik był słabszy niż ten, który zawitał do Gliwic ostatnio. Więc przygotowujemy się naprawdę na mecz z drużyną z pierwszej ósemki, a tak jak powiedziałem, w tej pierwszej ósemce ta stawka jest naprawdę bardzo wyrównana. Procentowo, gdybym to miał określić, to jest kilka procent tych myśli jest skierowanych jak gdyby na jakąś tam wyliczankę czy na liczenie punktów. Przede wszystkim więcej skupiamy się na tym meczu, na analizie, na przygotowaniu skrupulatnym, bo to jest najważniejsze na tą chwilę. No, szanse Badiego są spore na to, aby być w kadrze meczowej. Trenuje z nami już normalnie od kilku dni. No jeżeli z jego strony będzie, powiedzmy, sygnał, że jest na 100%, no to prawdopodobnie będzie w kadrze meczowej. No bardzo podobnie. My też bezpośrednio po meczach analizujemy, jaki był wydatek energetyczny, jaki jest stopień zmęczenia zawodników i pod tym kątem dopasowujemy obciążenia w następnym tygodniu. I tak też było w tym tygodniu. To, że są trzy mecze, no to powiedzmy nie da się zrobić czegoś nadzwyczajnego, żeby zapobiec pewnym rzeczom. To, że będzie zmęczenie, to jest nieuniknione. Natomiast mamy zawodników też, którzy czekają na grę i prawdopodobnie będzie rotacja na niektórych pozycjach. Przede wszystkim no, pracujemy nad tymi elementami i też zwracamy uwagę, że jest to szalenie ważny element, bo mecze często są rozgrywane do momentu, aż ktoś strzeli pierwszą bramkę, aż ktoś otworzy mecz. Drużyna, która strzela pierwszą bramkę, zazwyczaj jest w o wiele lepszej sytuacji i wygrywa spotkania. Szczególnie teraz w tej fazie finałowej, w tej pierwszej ósemce. Jest to młody człowiek przede wszystkim, który był wychowany w Hiszpanii, wyszkolony w szkółce Atletico Madryt. Oczywiście wiążemy z nim duże nadzieje, bo jest to utalentowany chłopak. No ale będzie też musiał przejść ten okres adaptacji, asymilacji, poznać naszą ligę, poznać też obciążenia, zderzyć się z tymi obciążeniami w dorosłej piłce, bo do tej pory raczej funkcjonował w piłce młodzieżowej.